filmik potraktujcie trochę z przymrużeniem oka, nie każda rada jest zła, pamiętajcie. Aga, jak organizacja wesela? Super, wszystko powoli wybieramy. Ja współczuję Wam, te przygotowania są okropne. O tym w końcu wszystko możemy sobie dopracować, tak jak chcemy. To będzie nasz idealny dzień. Teraz to Ci się tak wydaje, zobaczysz później. A suknię masz? No, kupiłam w salonie X. Oj, to uważaj, moja droga, ja słyszałam, że tam bardzo złe suknie szyją. A co z lokalem? No, robimy w domu weselnym, wszyscy nam polecali, mówili, że dobre jedzenie. Wiesz, ja tam byłam, mi jedzenie nie smakowało, było dość średnie, ale ja tam nie wiem. Przyszłam tylko Ciebie o coś zapytać. Przecież zaraz Twój ślub. Kupiłaś suknię? Tak, kupiłam. Mam nadzieję, że nie śnieżno-biała. Nie, nie śnieżno-biała, ale zobaczysz dopiero na ślubie. A słuchaj, a co z balonem? Wiesz co, będę bez balonu, w sumie nie chciałam. Dobrze, słuchaj, Ty już masz dziecko, Tobie nie wypada balon nakładać. A do ślubu czym pojedziecie? Czym Daniel po Ciebie przyjedzie? A wiesz, może wcale po mnie nie przyjedzie. No co Ty, dziecko, nie taka jest tradycja. I koniecznie musisz mieć coś niebieskiego i pożyczonego. Ja Ci pożyczę te swoje fajne kolczyki. Będą Ci na pewno pasowały. Słuchaj, Ega, suknię kupiłaś? Brałam pierwszą, jaką zmierzyłam, więc na szczęście już ją mam. Mam nadzieję, że księżniczka, Tobie tylko taka będzie pasowała. A co z fryzurą? Teraz Ci pokażę. Taką mi zrobili, ale powiem Ci, że byłam tak niezadowolona, że idę jeszcze raz na fryzurę ślubną. Nie, musisz mieć tą... Koniecznie musisz mieć to bardzo Ci w niej ładnie. A co ze świadkową? A, już mam. Wybrano świadkową. Karolina nią będzie. Jak to? Przecież ona jest po ślubie. Absolutnie. No już ładnie wyglądasz, ładnie. Powiedz mi, a ile osób będziecie mieć na weselu? A wiesz, 150 będzie. Co? Tak dużo? Ale skąd mam się tyle ludzi nazbierało? Wiesz, ile Wy zapłacicie? Ja Wam współczuję. A powiedz, suknię masz? No, ostatnio kupiłam. A ile kosztowała, powiedz mi? Wiesz co, w sumie ślub ma się raz. Zapłaciłam 100 zł. Taka droga? A nie było nic tańszego? Po co Wy wydajecie tyle pieniędzy? Nie lepiej skromnie? Sama rodzina, bez przyjaciół. Tak najlepiej.